Dziś, 12 września, Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wiersze od 27 do 38. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Tu dwa takie e, skojarzenia, czy też i myśli ewangeliczne, bo popatrzcie, nie broń mu i szaty, tak mówi Jezus do tego, e, kto jest proszony o to, by oddał płaszcz. Daj także szatę. Szata przywołuje dla chrześcijanina wydarzenie Chrztu Świętego. Czyli ta czasami taka nie wydawałoby się wiele znacząca szatka, którą jesteśmy przykryci często przez matkę chrzestną, jako znak zewnętrzny tego, że przyoblekliśmy się w Chrystusa. I teraz, gdy ktoś mówi ci, nie broń mu i szaty, Jezus do nas te słowa kieruje. To ukaż w swoim życiu ten styl Boga, który ci został dany na Chrzcie Świętym. Pokaż Mu to, ale to jest niesamowite, że widzimy pewne stopniowanie w tym oddawaniu siebie. Najpierw płaszcz, ale potem idziemy dalej. Oddaj Mu także szatę. A oddanie szaty to znaczy oddanie siebie, oddanie swojego czasu, swojego życia, tak jak Jezus to uczynił. A drugie skojarzenie mówi nam o tym, że skoro mamy dać i płaszcz, i jeszcze szatę, to jest w Bogu jakiś nadmiar, którym Bóg chce się za pomocą naszych rąk podzielić z ludźmi. Właśnie w ten sposób pokazujemy, że, że Bóg to nie jest ktoś, kto w sposób skąpy sieje, w sposób skąpy daje, lecz to jest ktoś, kto bardzo obficie chce dać, aby można było rozpoznać w Nim. Prawdziwego, dobrego, miłosiernego Ojca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.